naszym prelegentem jest pan Marek Pawlak z firmy Shure Flexibles Poland. Pan Marek, czy panie Marku, pan jest z nami? Panie Marku, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, ja już tutaj odpalam pana prezentację. To jest ona. Bardzo proszę, zapraszam do prezentacji. Dzień dobry Państwu. Jak to przystało na nową normalność albo poszukiwanie nowej normalności, jedną z korzyści, które gdzieś tam ta nasza branża opakowaniowa wyciągnęła z COVID-a, to jest to, że zanim zaczęła się pandemia, to było bardzo dużo dyskusji na temat negatywnego wpływu opakowań. Myślę, że też wiele osób odnalazło drogę do tych opakowań i zrozumiało, że bez tych opakowań trudno jest funkcjonować, zwłaszcza w czasie pandemii, i że problemem nie są same opakowania w sobie, tylko sposób, w jaki je użytkujemy i w jaki sposób doprowadzamy do sytuacji, w której te opakowania będziemy mogli używać powtórnie lub będziemy mogli je zawracać w system recyklingu, czy poszukiwać dróg, żeby wykorzystać te surowce, które są w długiej perspektywie ograniczone. Czyli po prostu kiedy będziemy mogli mądrzej funkcjonować w tym świecie, w którym te opakowania są bardzo istotne. Bym poprosił o następny slajd, czy ja sobie mogę tutaj sam przerzucać? Okej, dziękuję ślicznie. Oczywiście wszyscy na dzień dzisiejszy rozmawiamy o tym, w jaki sposób w tym nowym świecie, ale też w starym świecie zastanawialiśmy się, w jaki sposób spowodować, ażeby zawracać te materiały z punktu widzenia strategicznego, żeby znaleźć taki sposób zbierania tych opakowań, taki sposób selekcji i dobierania tych materiałów już na samym pierwszym etapie chociażby ich projektowania, ażebyśmy mogli osiągnąć jak najwyższy procent zwrotu tych opakowań od konsumentów, jak największego zwrotu z powrotem do systemu. Ponieważ mamy dość ograniczony czas, to postaram się skupić bardziej na rozwiązaniach, aniżeli na samym procesie pozyskiwania materiałów, dlatego to może część dotyczącą recyklingu samego troszeczkę skrócę, natomiast bardziej się skupię na tym, co jest jakby pierwsze, no bo pierwsze jest opakowanie, dopiero później cały system, ale oczywiście to, jak każdy system, musi być postrzegany w kontekście całościowym. Dlatego przechodząc do następnej, ups, coś tu nam przeskoczyło, od razu na drugi slajd, ok. Otóż w naszej firmie, kiedy zaczynaliśmy rozmawiać na temat procesu recyklingu i w ogóle jak zmienić nasze podejście do tego, żeby spojrzeć szerzej, czyli spojrzeć nie tylko szerzej, ale też głębiej w samą materię, to przyjęliśmy nasz program, który sprowadza się do 5R. Czyli pierwsze, że musimy czuć się odpowiedzialni i ta odpowiedzialność musi zostać jasno zadeklarowana, ale poza deklaracjami, że chcemy to zrobić, musimy zacząć myśleć w kategoriach takich, że to rzeczywiście my, jako nie tylko producenci, ale sami ludzie, którzy pracują, czyli nie tylko jako firma, ale też ludzie, którzy tworzą tą firmę, myślimy w kategoriach odpowiedzialności za nasze działania, czyli za to, co wprowadzamy do środowiska. Drugi element, że kiedy już ta świadomość gdzieś, ona była, ona przez wiele lat była i te dyskusje na temat wyższości jednych opakowań nad drugich, porównywanie kartonów z foliami i różnego rodzaju cykle ekologiczne, to cała dyskusja już była. Natomiast taka świadoma dyskusja tego, w którym kierunku zmierzamy, myślę, że odwołanie się do tej odpowiedzialności było jednym z takich pierwszych elementów. Drugi, co możemy zrobić, żebyśmy mogli zastąpić te opakowania, które dzisiaj produkujemy, żeby je zastąpić opakowaniami, które będziemy mogli lepiej utylizować, będziemy mogli lepiej powtórnie wykorzystywać. Kolejnym etapem była redukcja, czyli tam, gdzie nie możemy na pierwszym etapie zmienić procesu, o tym będę też mówił później, nie możemy zmienić procesu, nie możemy wprowadzić natychmiast nowych rozwiązań, ponieważ te rozwiązania istnieją, natomiast jest szereg barier, które nie pozwalają tego zmienić, o czym będę mówił przy okazji też różnych opakowań, które będę chciał pokazać.
to pierwszym etapem to jest zredukowanie masy, którą wprowadzamy, czyli tam, gdzie jest to tylko możliwe, zmniejszyć masę tego opakowania, które jest wprowadzanie, oczywiście uwzględniając wszystkie inne parametry, które są potrzebne. No i w naszym myśleniu, żebyśmy nie zapomnieli o tym, że biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, że wprowadzamy je w ciąg recyklingu i coś, co też jest bardzo ważne, że przy projektowaniu, o czym będę mówił za chwileczkę, żebyśmy też uwzględniali takie elementy jak wykorzystanie źródeł pozyskiwania surowców, które są surowcami odnawialnymi. Czyli jakby te 5R, czyli to, co my nazywamy rethinking, czyli przemyślenie raz jeszcze tego wszystkiego, jak mają wyglądać opakowania w przyszłości, to był ten ważny element w naszej dyskusji. Oczywiście jako firma Szur jesteśmy częścią, zaangażowaliśmy się bardzo silnie w różnego rodzaju przedsięwzięcia, organizacje po to, ażebyśmy wspólnie, ponieważ to nie jest wycieczka jednej osoby, to jest wspólne dzieło wszystkich, dlatego że no, wszyscy będziemy w tym wygrani, jeżeli uda nam się zmniejszyć ilość opakowań wprowadzanych do środowiska, ale także jeżeli będziemy powiększać kwotę opakowań, które będziemy mogli produkować z surowców albo odnawialnych, bez szkody dla żywności, bo to jest też jeden z ważnych aspektów, często też poruszany, tak przy okazji mówiąc, źródła odnawialne, tak, ale musimy brać pod uwagę, żeby te źródła odnawialne nie powodowały zmniejszenia zdolności do zaopatrywania w żywność. W związku z tym ta odpowiedzialność jest jakby i sami jako firma, pomimo naszej wielkości, będąc jedną z największych firm opakowaniowych w Europie, nie jesteśmy w stanie tego zrobić sami. Musimy to zrobić razem i dlatego jest nasze zaangażowanie wielu organizacji po to, żebyśmy mieli świadomość wspólnie naszych celów. Oczywiście wszystko jest w oparciu o dyrektywy. Nie będę wchodził w szczegóły tych dyrektyw, natomiast mamy jasno wytyczone linie, natomiast nie są to ramy już prawne, natomiast są to pewne linie, po których jakby linie takiego wysiłku, w którym musimy iść, nakreślone są pewne ramy, w których powinniśmy się mieścić, zarówno jeśli chodzi o ilości, jak i ramy czasowe. I myślę, że to jest tutaj zachęta dla wszystkich, żeby właśnie patrzeć na te ramy i poszukiwać jak najlepszych rozwiązań i poszukiwać tych rozwiązań, w których 55% opakowań w roku 2030 będzie opakowaniami, które będą pochodziły z recyklingu. I to jest duże wyzwanie wynikające przede wszystkim z dostępności tych surowców, z drugiej strony z możliwości prowadzenia procesów recyklingowych i jakby zdolności poszczególnych krajów do tego, żeby te elementy też wkluczyć w swoją strategię rozwoju. I tutaj oczywiście bardzo różnie wygląda to w różnych krajach. I to krótkie zestawienie pokazuje, w jaki sposób mamy w poszczególnych krajach, gdzie jesteśmy, jeżeli mówimy o zdolność do odseparowywania poszczególnych opakowań, surowców, dzielenia ten cały system. On różnie wygląda w różnych krajach i tu oczywiście ten krótki, taki mały slajdzik pokazuje, jak to wygląda w poszczególnych krajach, gdzie te kraje się znajdują. Oczywiście te dane się zmieniają, ponieważ lokalne ustawodawstwo, lokalne działania w poszczególnych krajach prowadzą do poprawienia tej sytuacji w zakresie odzyskiwania tych surowców, segregowania. Natomiast no, jeśli mówimy o kwestii legislacyjnej, no, z przykrością muszę stwierdzić, że każdy kraj ma jakąś swoją wizję tego rozwoju i widzimy tutaj szereg różnych wpływów i lokalnych lobby dotyczących czy rolnictwa, czy dotyczących przemysłów, które są w danych krajach bardzo silnie reprezentowane. Czyli jeżeli mówimy na przykład o Szwecji, lobby papierowe, z drugiej strony mamy Francję, gdzie jest lobby rolnicze, czyli bardziej w kierunku folii biodegradowalnych. Także mamy, a Niemcy i kraje naokoło, niektóre bardziej w kierunku recyklingu na bazie jednych poliofinów.
W związku z tym tutaj nie ma jakiejś jasno wyznaczonej drogi, każdy kraj troszeczkę idzie swoją drogą, natomiast jakby każdy ma tą odpowiedzialność sobie, że rzeczywiście dotarło do nas, że te opakowania musimy poszukiwać rozwiązań. Natomiast kolejnym elementem, który bardzo silnie oddziaływuje na naszą rzeczywistość, to są ponadnarodowe sieci supermarketów, które poza tym, co mówi Unia Europejska, postawiły same sobie wyzwania, w jakim zakresie chcą mieć opakowania recyklingowane w swoim portfolio. I widząc udział poszczególnych sieci supermarketów w rynku, możemy stwierdzić, że naprawdę ta bariera czasowa jest dużo bardziej wymagająca, czyli ten czas jest skrócony. Mówimy tutaj w przypadku Aldi, czy mówimy w przypadku Lidla, to jest 2022-2025. Więc jakby ta perspektywa czasowa jest bardzo silnie skrócona i to widać, że te dane pokazują, że ten czas na to, żebyśmy znaleźli rozwiązania, jest krótszy, aniżeli zakłada Unia Europejska, co z jednej strony pomaga, ażebyśmy szybciej myśleli, natomiast no, od samego szybszego przebierania nogami nie dojdziemy do celu, dlatego że musimy mieć też rozwiązania techniczne i jakby cały system musi współistnieć, czyli te opakowania, które być może już są gotowe, one są gotowe, w wielu przypadkach są rozwiązania, one muszą być kompatybilne też z hardwarem, czyli całymi maszynami, które znajdują się u Państwa w firmach. One muszą powodować też patrzenie od strony ekonomicznej, ale o tym też za chwilę. Jeśli chodzi o naszą firmę, to przyjęliśmy dość bardzo szeroki program, jeśli chodzi o inwestycje w zakresie rozwiązań w tych opakowaniach. Mówimy tutaj o szeregu rozwiązań, które jakby spełniają te nasze wymagania, które sobie postawiliśmy, czyli te nasze 5R, czyli też już myślenie na samym początku, na samym etapie tworzenia opakowań z perspektywy optymalizowania pod kątem recyklingu. Czyli jeżeli mówimy o recyklingu, to mówimy też o tym, że musimy te opakowania w całym procesie identyfikować. I tutaj jest szereg sposobów identyfikacji tych opakowań, szczególnie w przypadku opakowań drukowanych mamy rozwiązanie, w których już są możliwości, że systemy kamer będą wychwytywały te opakowania i jednoznacznie identyfikowały pod kątem składu folii, które są materiałem bazowym dla produkcji. Także mamy tutaj szereg takich rozwiązań. Zapraszam do już bardziej pogłębionych analiz, które jesteśmy w stanie przekazać. Oczywiście to, co też jest bardzo ważne, czyli żeby materiał posiadał jak najmniej różnych materiałów, czyli żeby szedł w kierunku poszukiwania, to co jest też w punkcie trzecim, czyli poszukiwania rozwiązań, które są, bazują na jednym poliofinie, dlatego że to bardzo silnie pomaga w zakresie recyklingu. I oczywiście tam, gdzie to możliwe, to unikać kombinacji w materiałach laminowanych, szczególnie unikać kombinacji różnego rodzaju materiałów, które są bardzo trudne do separacji czy do recyklingu. No i poprzez nadruk, czyli też świadome przygotowywanie designu, czyli mówimy o bardzo szerokim spektrum zagadnień, które są istotne w przypadku planowania, chociażby wdrożenia takich opakowań, czyli też udziału farb. Dość powiedzieć, że opakowania, które przekraczają, jakby tutaj granicą jest między innymi waga farb, które gdzieś tam w rejonie 2,5 grama na metr kwadratowy, co oznacza, że bardzo musimy współpracować z designerami, że te wzory nie mogą być pełne farby, dlatego że to będzie przeszkadzało nam też w przypadku recyklingu. Jeżeli mówimy o etykietach, to etykiety chociażby, które są naklejane, żeby one miały zdolność do rozpuszczania w wodzie. Wiele tych rozwiązań, które wprowadziliśmy, oczywiście całe opakowanie musimy gdzieś umiejscowić, czyli umiejscawiamy nie tylko w kontekście samego projektowania pod kątem materiałowym i pod kątem designerskim, ale też musimy spojrzeć na wszelkiego rodzaju aspekty kosztowe,
zdolność do procesowania tego, do oddziaływania z produktem, czyli wszelkiego rodzaju migracje, które tutaj mają miejsce. Musimy to wszystko brać pod uwagę, okres przechowywania, całą logistykę, testy logistyczne, które staramy się wspólnie z naszymi partnerami wykonywać, żebyśmy wiedzieli dokładnie, czy to, że obniżyliśmy grubość, czy to te opakowania będą w stanie być procesowane na produkcji, czy jakiego rodzaju wydajności uzyskujemy. Jeżeli zmiana następuje, to czy ta zmiana w jakikolwiek wpływa na procesy inwestycyjne, czy zmienia się też funkcjonalność tych opakowań, czyli czy klient końcowy, ten, który już jest finalnym użytkownikiem, czy jemu będzie łatwo otworzyć to opakowanie, tak jak było to dotychczas, czy jesteśmy też w stanie dostarczyć lepsze rozwiązania, które uatrakcyjnią ten produkt. Czyli mówimy o pewnych doznaniach, które też musimy uwzględnić w aspekcie projektowym. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest spojrzenie na to, że gama produktów, na które musieliśmy spojrzeć, jest bardzo szeroka, ponieważ grupa nasza, posiadając kilkadziesiąt fabryk w Europie i szereg dziedzin, w których pracujemy, no musieliśmy spojrzeć na to bardzo szeroko. Były miejsca, w których było łatwiej, były miejsca, w których było trudniej. Oczywiście najtrudniejsze jest miejsce to, które odwołuje się do nazwy tego kongresu, czyli do MIT, czyli tam, gdzie produkt jest świeży, gdzie produkt jest wrażliwy, gdzie wszystkie te elementy związane z migracją, ze systemem pakowania, zmodyfikowaną atmosferą i tak dalej, jakby tu moglibyśmy, myślę, że więcej bym od Państwa wiedzy usłyszał, aniżeli tylko to, co ja przekazuję, natomiast jakby kompleksowość tego zagadnienia jest dużo większa, aniżeli w przypadku innych produktów. W związku z tym ta odpowiedzialność nasza i spojrzenie na to w kontekście opakowań pod recycling musiała uwzględniać te wszystkie elementy i tutaj mamy wiele takich rozwiązań, które już funkcjonują, które zostały zaaplikowane i w Polsce, i zostały zaaplikowane w wielu innych miejscach w Europie. Oczywiście z różnym, tak jak wspominałem, lokalne rozwiązania prawne niekoniecznie preferują jednoznaczne rozwiązania w zakresie opakowań pod recycling. W związku z tym musimy też uwzględniać pewne elementy lokalne. Natomiast co do zasady, bazujemy na idei jednych poliofinów i opakowań, które jesteśmy w stanie szybko detektować w procesie recyklingu. I to jakby przyświeca głównie naszym zadaniom i pozbyciu się materiałów, które mogłyby w jakikolwiek sposób kontaminować nasze opakowanie. Czyli jeżeli mówimy o barierach, czy o pozyskiwaniu barier, to te bariery głównie pozyskujemy na bazie EVOH, eliminując takie materiały jak poliamid. W większości przypadków, czyli poszukiwanie rozwiązań na bazie polipropylenów i polietylenów z dodatkami EVOH. I jeżeli tutaj spojrzymy na nasze portfolio, to mamy materiały właśnie dolne na bazie polipropylenu, i tutaj te opakowania już z powodzeniem zaczynają funkcjonować. Oczywiście wymagało to sporego wysiłku, ponieważ szczególnie przy tym opakowaniu polipropylenowym było przejście z opakowania apetowego i tutaj zaproponowanie końcowego opakowania, które w całości będzie się składało z polipropylenu, było dużym wyzwaniem, ale mogę powiedzieć, że tego rodzaju opakowania już funkcjonują. Tak samo mamy opakowania na bazie polietylenu, które są z powłokami barierowymi, czy opakowania, które są z jednorodnych materiałów. Jeżeli mówimy o opakowaniach, to staramy się jakby zawsze je klasyfikować i tutaj za każdym razem patrzymy w kierunku tego, czy dane opakowanie jesteśmy w stanie zrobić kompletnie recyklingowalne, czy jesteśmy w stanie zredukować, czyli który z tych naszych R jesteśmy w stanie uwzględnić w tym procesie. I tak w przypadku opakowań do wielokrotnego zamykania, czyli zamknij, otwórz się, udało nam się zredukować wagę o 20%.
co w przypadku obecnych i przyszłych kosztów związanych z utylizacją opakowań i procesie przerabiania tych opakowań, myślę, że jest jednym z ważnych elementów i współpracują te opakowania w pełni z naszymi dolnymi foliami, czyli całe opakowanie jest w pełni recyklingowalne, natomiast głównie ten recykling jest osiągnięty poprzez też redukcję wagi takiego opakowania. Kolejnym opakowaniem, które wprowadziliśmy z dużym powodzeniem, są opakowania w całości na bazie polipropylenu, szczególnie do świeżego mięsa. Tutaj jeszcze wrócę na końcu do ciekawostki, która już zaistniała na rynku niemieckim i te opakowania są już wdrożone na flowpaki, czyli jakby kompletne odejście od tego opakowania, które Państwo w tej chwili obserwujecie na ekranie, które wszyscy znamy z supermarketów, czyli tacka dolna i górna folia, która jest tam z pilem otwierana, w środku map, żeby utrzymać świeżość, czyli jakby mamy tutaj standardowe opakowanie z punktu widzenia jakby wyglądu opakowania dla konsumenta nie ma zmiany, natomiast jest zmiana taka, że cały ten materiał poddaje się recyklingowi i to jest jakby największe osiągnięcie. Na koniec pokażę tą właśnie ciekawostkę, która jest z rynku niemieckiego. Kolejnym opakowaniem jest nasze worki termokurczliwe, które są w całości na bazie jednego poliofinu, czyli na bazie polietylenu, który zawiera barierę EVOH, czyli pozbyliśmy się wszelkiego rodzaju innych materiałów barierowych, czy poliamidowych, czy PVDC, które w pewnym sensie, znaczy w niektórych przypadkach nie mogliśmy jeszcze tego zastąpić, natomiast w większości z powodzeniem na już produkty, które trafiają na półki w supermarketach, mogły zostać zastosowane. Kolejnym takim opakowaniem jest właśnie to, co chciałem powiedzieć o tej ciekawostce, czyli jest to opakowanie, o którym mówiłem wcześniej, czyli to opakowanie, które znamy z tej tacki, to tradycyjne opakowanie, do którego wszyscy się przyzwyczailiśmy, natomiast no właśnie to jest to rozwiązanie, natomiast dzisiaj jest to pakowane na flowpaku, czyli jakby przewrócenie pewnej idei, która do tej pory funkcjonowała, że mięso mielone jest podawane w tacce z górną folią, czyli mamy do czynienia z potężną zmianą, jeżeli mówimy o sposób pakowania, ponieważ przechodzimy z maszyn rolowych na flowpaki. Natomiast z drugiej strony mamy rozwiązanie, które absolutnie zmienia zarówno koszt opakowania, ale też zmienia wpływ na środowisko, dlatego że mamy jeden kawałek folii w jednym procesie, produkujemy wydajnie z mniejszym zużyciem energii i to opakowanie już w tej chwili funkcjonuje na wielu rynkach. Brakuje mi tu jeszcze tego właśnie flowpaka, który będzie pokazywał, że no to opakowanie tak naprawdę już istnieje na wielu rynkach. Najszerzej jest na wspominanym wcześniej rynku niemieckim, natomiast mamy już powoli aplikacje i w Szwajcarii, i w UK, we Francji, i w Finlandii. W związku z tym rozszerza się gama tych produktów, czyli chciałem też pokazać, że zmiana nie tylko polega na tym, że zmieniamy samo opakowanie, w sensie, że redukujemy, czy zmieniamy folię, czyli ujednolicamy ją w zakresie poliofinu, które stosujemy, natomiast możemy też myśleć, jak to się często powtarza, że out of box, czyli spójrzmy na to z drugiej strony, poszukajmy innego rozwiązania, czyli w jaki sposób można klientowi świadomemu wpływu na środowisko też sprzedać ideę pod tytułem mięso pakowane w monoflow, co oznacza, że ta folia jest barierowa, ale bazuje na jednym poliofinie. Także to były te rozwiązania, które pokazały, że jesteśmy w stanie bardzo silnie zredukować wpływ na środowisko. Możemy to dowolnie wykańczać, utrzymując cały czas wysoki poziom recyklingowalności, ale możemy też spojrzeć na to, że uzyskujemy do 120 taktów na minutę.
co jakby pokazuje, że przy mniejszych temperaturach możemy uzyskiwać, też przy mniejszym nakładzie energii możemy uzyskiwać większe efekty. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że w tym krótkim czasie udało się przybliżyć pewne idee, które gdzieś przyświecają nam w kontaktach z Państwem, nie tylko z Państwem jako naszymi bezpośrednimi odbiorcami opakowań, ale też konsumentami, którzy świadomi tego będą wybierali jednak te opakowania, które no, naszą planetę w jakiś sposób przyprowadzą do jakiegoś balansu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Marku. Rzeczywiście w tej chwili opakowanie to już nie tylko sam ten worek czy tacka, ale to wręcz takie też odpowiedzialność społeczna, Halo? Więc myślę, że to rozwiązanie, o którym Pan dzisiaj mówił, no, ma bardzo duże szanse powodzenia nie tylko... O, przepraszam, przez chwileczkę straciłem głośnik. Aha, no mówiłem o tym, że opakowanie dzisiaj to nie tylko sposób pakowania, to też taka trochę odpowiedzialność właśnie społeczna, wydaje mi się. I w tym kierunku to właśnie będzie wszystko postępowało, więc tego typu opakowanie, które nie tylko pozwoli zredukować koszty, ale też ułatwi jak gdyby korzystanie z niego, myślę, że tutaj korzyści jest wiele, ma bardzo duże szanse zaistnieć na rynku i w tej naszej branży przetwórstwa mięsnego. Jak najbardziej chętnie będziemy to obserwowali i jak najbardziej pomożemy w promocji tego typu rozwiązania. Dziękuję bardzo, panie Marku. Dziękuję ślicznie.